Adam Nawałka ogłosił listę 23 piłkarzy, którzy już niebawem wylecą na Mistrzostwa Świata do Rosji. Obyło się bez większych niespodzianek, poza kilkoma przypadkami. Tak można nazwać powołanie Rafała Kurzawy w miejsce Krzysztofa Mączyńskiego. Przez duże grono kibiców i dziennikarzy sporym zaskoczeniem jest powołanie Sławomira Peszki. Postaram się wyjść naprzeciw tym opiniom i przedstawię kilka argumentów za, dlaczego piłkarz Lechii dostał kolejną szansę od Adama Nawałki. Selekcjoner jak mantrę powtarza, że Peszko jest człowiekiem od zadań specjalnych, który jeszcze nigdy go nie zawiódł. Skupmy się na tym, co to może oznaczać. Patrząc na boisko, Sławek bardzo dobrze wypadł w eliminacyjnym meczu do Euro przeciwko Irlandii, której strzelił bramkę. Od tego czasu nie zaliczył żadnego spektakularnego występu. Aczkolwiek z drugiej strony nigdy nie sprokurował straty bramki, co też może za nim przemawiać. Człowiekiem od zadań specjalnych Peszko może być na treningach reprezentacji. Jakim oczkiem w głowie selekcjonera jest trening, nie muszę nikomu mówić. Być może w tym aspekcie Sławek jest niezastąpioną osobą dla selekcjonera. Tego się nie dowiemy, ponieważ nie mamy pełnego wglądu w zajęcia prowadzone przez Adama Nawałkę. Jest jeszcze trzecia możliwość. Być może piłkarz Lechii Gdańsk jest od podtrzymywania atmosfery, którą tak wyolbrzymiają media w Polsce. Myślę, że nie możemy temu zaprzeczyć. Ale z drugiej strony, gdyby chodziło o atmosferę, to na mundial mogłaby jechać osoba zatrudniona w sztabie szkoleniowym. Od jakich zadań specjalnych jest Peszko? To pewnie wie sam zainteresowany oraz Adam Nawałka. My jako kibice powinniśmy być wyrozumiali dla decyzji selekcjonera. Były szkoleniowiec Górnika Zabrze zasłużył sobie na dożywotni kredyt zaufania. Dajmy mu pracować i czekajmy na efekty. Popatrzmy na aspekt czysto sportowy. Z grona powołanych na zgrupowanie w Arłomowie na pozycji Peszki mogą grać Przemysław Frankowski lub Sebastian Szymański. Możecie się zdziwić, ale statystyki przemawiają za piłkarzem Lechii. Ten w 26 meczach strzelił 4 gole i zanotował 5 asyst. Dla porównania, piłkarz Jagiellonii dla takiego samego dorobku potrzebował 31 spotkań. Natomiast bilans legionisty przedstawia się następująco. 21 meczów, 4 bramki i 2 asysty. Są to tylko i wyłącznie statystyki piłkarzy, którzy zostali powołani na zgrupowanie w Arłamowie. Nie liczę tutaj wyników Kądziora, Makuszewskiego czy chociażby Kucharczyka. To pokazuje, że mimo wszystko Peszko przewyższał swoich kolegów z kadry. Kolejny aspekt to doświadczenie. Niektórzy zaraz powiedzą, jak to powoływać starego Peszkę, a nie wziąć ze sobą młodych i perspektywicznych Frankowskiego i Szymańskiego. Okej, selekcjoner może powołać kilku młodych, ale bez przesady. Przykład Piotra Zielińskiego jest tutaj bardzo pomocny. Obecny i poprzedni sezon w Napoli, gdy przychodziły mega ważne mecze z trudnymi rywalami, Zielu gdzieś znikał, nie był widoczny. To samo może być z młodymi kadrowiczami, którzy po prostu nie dojrzali do wielkiego grania. 33-letniemu Peszce na pewno nie można odmówić bezcennego doświadczenia, zebranego na wielu europejskich boiskach. Tym bardziej, że Mistrzostwa Świata to impreza, gdzie grają najlepsi tu i teraz. A co wy myślicie na temat powołania Peszki na Mistrzostwa Świata? Czy jest choć jeden widz, który podziela moje zdanie? Może macie jeszcze jakieś argumenty za powołaniem Sławka? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!